czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Hunt Showdown. Dzisiaj mój komentarz pojawi się tylko na samym początku, ponieważ starcie i tak było naprawdę ostre, długie i ostre, cały czas coś się działo, cały czas byliśmy bardzo blisko przeciwników, z którymi się potykaliśmy, no i to jest właśnie, można powiedzieć, piękno Hunta. Tutaj te walki trwają niekiedy naprawdę bardzo długo. Starcie z tym samym przeciwnikiem niekiedy można rozstrzygnąć natychmiast, a niekiedy ciągnie się i ciągnie. Cały czas mamy napięcie. No i tak będzie dzisiaj. Myślę, że... Tak. Myślę, że będziecie zainteresowani. Ja się za chwilę wyłączę. The fuck, man. Tak. Mnie nie będziecie słyszeć, jak mówię, bo oczywiście tutaj dźwięku mojego, tak jak go nie zbiera wyłącznie dźwięk z gry, więc no niestety tak to by nie wyglądało, ale odpowiedzi mojego towarzysza będziecie słyszeć jak najbardziej. Myślę, że będzie sporo emocjonujących zwrotów akcji, bo raz ja uratowałem dupę mojemu towarzyszowi, raz on mi, więc no myślę, że będzie ciekawie. Dobra, zamykam się. Miłego oglądania. It's somewhere in chapel, man. Oh, what the fuck? Is it a guy in the water? Two guys in the water? Yeah. Chaos bomb, man. Did you kill him? There is somebody here, man. I killed the two men, I guess. Yeah, but there is another team, man.
don't know where they went, man. Oh, you hear that? Oh, yeah, in front, front. There.
They ran, man. I checked the comms. Okay. A farm. Ah, he's on the roof, man, Lock Bay. You wanna approach Lock Bay? There is a clue there, man. Cover me on the roof, I don't have any long range weapon. I see him running. Good job, man. Where is the other asshole? Ah, oh, here. Okay. A Mosin. You check the Mosin? Okay. Check the Mosin. Let's go to the boss, man.